Cześć, witam Was w nowym filmie i przychodzę do Was z dramą, która wybuchła w zeszłym tygodniu. Brooke Hawes. Od razu mówię, że nie wiem, jak wymówić jej nazwisko, więc przepraszam, jeżeli wymawiam je źle. Brooke to youtuberka, która ma powyżej 330 tysięcy subskrybentów. Jej kanał zdecydowanie wzrósł, jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń oraz subskrybentów, od kiedy ma szczeniaka Dobermana. Brooke zaczęła kręcić wiele filmów ze swoim psem o jego typowym dniu w życiu, albo jaka ich jest poranna rutyna, no i to zgromadziło dużo wyświetleń, dużo nowych subskrybentów. Kolejnym jej pomysłem na film było sprankowanie swojego własnego psa. Też nie wiedziałam, o co chodzi, jak to najpierw zobaczyłam. Prank polegał na tym, że wzięła taką folię przezroczystą, którą używamy do kanapek i owinęła ją tak, że jakby nie było jej widać na drzwiach, na otwartych drzwiach. I prank miał polegać na tym, że ona idzie do tych drzwi i nagle skręca w bok i chodziło o to, żeby ten Doberman po prostu przebiegł i wpadł w tę taśmę. Widziałam takie pranki na ludziach, ale na zwierzętach jeszcze nie. No i dla mnie już jest trochę dziwne, żeby ktoś chciał sprankować swoje zwierzę w ten sposób. Mogło się coś stać z temu psu. Nic się na szczęście nie stało, tak można myśleć. No i o co chodzi? Czemu jest ta wielka drama? Brooke wrzuciła na YouTube'a zły plik. Pomyliły jej się pliki i zamiast wrzucić te już zedytowane, to wrzuciła ten filmik niezedytowany, na którym widać, jak się nad psem znęca. Nie wiem, jak szybko ona zauważyła, że to był właśnie zły film, który załadowała, jednak było to na tyle wolno, że ludzie zdążyli to już obejrzeć, nagłośnić sprawę, zapisać ten film, puścić dalej w internet i dzwonić po prostu po pomoc, aby zaczęła się inwestygacja na temat, czy ona faktycznie znęca się nad swoim psem. Za chwilę pokażę Wam tutaj właśnie tę część filmu, która tak zszokowała wszystkich, ale od razu ostrzegam, że może być to ciężkie dla niektórych osób, żeby to zobaczyć, ponieważ ona bije tego psa oraz na niego pluje. Jak widzicie, nic dziwnego, że osoby, które widziały ten film, od razu dzwoniły po pomoc, że były całe petycje, aby była jakaś inwestygacja właśnie w jej kierunku. No i filmik został usunięty. Oczywiście w internecie nic nie ginie na zawsze, dlatego to cały czas krąży. Brooke od tamtego czasu nic nie wstawiała na swój kanał, napisała na Twitterze bardzo długie wyjaśnienie. Wiem, że nieważne co powiem, te osoby, które wierzą, że jestem złą osobą, nie zmienią tego zdania. Chcę wyjaśnić sprawę niezedytowanego filmu. W tym właśnie dniu, gdy był kręcony, w zeszłym tygodniu, moje życie było czymś nie do opisania. Nie chcę używać tutaj sytuacji jako wymówka, ale chcę wyjaśnić, że rzadko tak się denerwuję. Szczęśliwa Brooke, którą widzicie w moich filmach, to prawdziwa Brooke. Widać na tym filmie, że nie byłam w humorze i że byłam sfrustrowana. To nie znaczy, że powinnam była krzyczeć na mojego psa. Dobrze to rozumiem. Czy powinnam się tak zachowywać? Nie. Czy powinnam była na niego krzyczeć? Nie. Jednak jest to 34-kilogramowy pies, Doberman, który skacze z otwartą buzią w moją stronę i ja, jako psia mama, muszę pokazać mu, jakie zachowanie nie powinno mieć miejsca. Mój pies nie był skrzywdzony przez to, co działo się w filmie. Wiem, że ludzie będą mówić, że nie wiem, co on czuje i zgadzam się z tym. Czy niepotrzebnie tak się zachowałam? Tak. I kiedykolwiek prawdziwe znęcanie się nad zwierzętami zrozumieją to. I nie powinnam była tak rozwiązywać tej sprawy. Czy oplułam psa? Nie. Moja rodzina i ja przechodzimy proces trenowania mojego psa. Jest to bardzo droga sprawa, ponieważ jest to jeden na jeden z trenerem. Od kiedy mój pies był zaatakowany przez innego psa w parku, nie zachowuje się dobrze dookoła innych psów. Jest zawsze do mnie przyklejony, nawet jeżeli jest to mały chihuahua. Nie widzę, żeby grupowe trenowanie pomogło mu w jakikolwiek sposób, ale wiem, że ja mogę nauczyć się nowych i lepszych technik do trenowania go.
Każdy, kto mnie zna, wie, jak ja kocham zwierzęta i nigdy bym żadnemu nie zrobiła krzywdy. Nigdy nie znęcałabym się fizycznie ani psychicznie nad zwierzęciem. Powtórzę się, nie powinnam była krzyczeć na mojego psa, ani być tak agresywna, jak byłam. Wiem to teraz bardzo dobrze. Nie był on skrzywdzony i nie był też przeze mnie nigdy wcześniej skrzywdzony. Wiem, że będą zdarzały się sytuacje, w których on znowu będzie na mnie skakał, ale na pewno nie zareaguje w ten sam sposób. Rodzina oraz przyjaciele, którzy spędzili dużo czasu ze mną i z moim psem, wiedzą, że ufamy sobie nawzajem i mamy bardzo dobre relacje. On chce być obok mnie cały czas, przytulać się i być dookoła mnie. Uwielbiam to. Moja miłość do niego to coś nie do opisania i zrobię wszystko, codziennie, aby upewnić się, że ma najlepsze życie, jak tylko mogę mu dać. Przepraszam, jeżeli moje zachowania na to nie wskazywały. Jeżeli chodzi o mojego Twittera, zdeaktywowałam moje konto wcześniej tego dnia. Kiedy go otworzyłam i zobaczyłam, ile wiadomości dostaję od ludzi, że jestem złą osobą, że pójdę do piekła, że powinnam być w więzieniu dla własnego psychicznego zdrowia i bez żadnej innej przyczyny nie uważałam, że powinnam była czytać takie komentarze w tym czasie. Na koniec chcę Wam dać znać, że nie chcę, aby to wyglądało, że próbuję się tutaj bronić, ponieważ nie o to mi chodzi. Chciałam tylko dać Wam znać, co naprawdę się działo. Ci, którzy są źli na mnie, zasługują na to. Mój pies jest trenowany i nie mogę się doczekać, aby trenować go w domu w nowy sposób. Przepraszam, że widzieliście ten film i byliście przez to smutni. I przepraszam też mojego psa, że nakrzyczałam na niego i tak się zachowałam. W moim sercu wiem od osób, że jestem bardzo dobrą psią mamą. Nie idealną, ale że wychowuję go naprawdę dobrze. Dostaję wszystko, co potrzebuję i więcej. A osoba, która doręcza moje paczki od Amazon Prime, na pewno ma już dość przywożenia mi paczek z zabawkami dla mojego psa. I ponownie, nie chcę, żebyście myśleli, że uważam, że akcje na tym filmie są ok, ale chcę tylko Wam powiedzieć, jak wygląda moje codzienne życie, czy mi uwierzycie, czy nie. A tak na serio, kocham Was i chcę Wam podziękować za to, że pokazaliście mi, co robiłam źle i że podyskutowaliśmy o tym, ponieważ świat tego naprawdę potrzebuje. Mam nadzieję, że dacie mi szansę pokazać Wam, że to, co tu piszę o sobie, jest prawdziwe. Pod wieloma filmami Brooke od tamtego czasu wiele internautów zaczęło oglądać jej starsze filmy z tym psem i wyłapują jej mowę ciała, jak ona się zachowywała i to, że w sposób, w jaki ona trenuje i uczy psa zachowań jest po prostu niepoprawny i że powinna go wziąć po prostu na profesjonalne trenowanie. Brooke na Twitterze powiedziała, że to się właśnie dzieje. Sytuacja nadal krąży po internecie. Brooke nie ma na YouTubie ani na Twitterze od tamtego czasu. Zapomniałam dodać, że też po tym, co ona napisała na Twitterze, wychodzi na to, jednak próbuje się trochę bronić i uważa, że póki psu nie dzieje się coś naprawdę bardzo złego, nie krwawi, nie ma czegoś złamanego, to jest to okej, żeby go uderzyć. Tak przynajmniej myśli wiele internautów i ma to sens. Jej kanał teraz stracił niewiarygodną ilość subskrybentów, co jest totalnie oczywiste, ale wyskoczyły jej też wyświetlenia, ponieważ ludzie są ciekawi tego wszystkiego. Tych filmów nie ma na kanale, ani tej właśnie wersji, gdzie bije psa, ani nowej wersji. Obejrzałam wiele materiałów, w których właśnie wiele youtuberów wyłapuje te momenty, w których już widać było wcześniej, że nie darzy ona aż tak wielkim uczuciem swojego psa, jak mówi, ale trudno jest tutaj ocenić, bo wiele rzeczy można zrozumieć źle, jednak realnie nie rozumiem, jak można mieć gorszy moment i tak zachować się w stosunku do zwierzęcia. Widać na tym filmie, że ten pies po prostu chciał się bawić, to jest młody pies, to jest pies, który nawet jeszcze nie ma roku, jest to duży pies, bo jest to Doberman, ale pies po prostu podbiega do niej i chce ją pojrzeć po twarzy. I oczywiście nie trzeba na to pozwalać, ale żeby wziąć psa i tak go przypiąć do podłogi i na niego pluć, jest to jak najbardziej nie na miejscu. Taka osoba nie zasługuje, żeby wrócić na taką platformę, na której ma tak dużo osób, która uwielbiały ją oglądać, po prostu czymś takim. Bo moim zdaniem to jest wpadka, która po prostu nie powinna być wybaczona. Koniecznie dajcie mi znać, co wy myślicie na dole w komentarzach, czy słyszeliście o tej dramie, czy w ogóle znacie tę youtuberkę. Brooke w tej chwili zniknęła z internetu, ale z tego, co zauważyłam, każdy youtuber, który ma jakąś karierę właśnie na tej platformie, po ogromnym hejcie wraca z podwójną mocą, więc zobaczymy, jak to będzie w przypadku Brooke. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.